Widzowie, pojawiło się info odnośnie Arcade Chronicles. Tak jak wam mówiłem, ja raczej nie jestem nastawiony pozytywnie do tych różnych azjatyckich MMORPG-ów. No i okazało się, że w trakcie ostatniego earning calla w Kakao Games, czyli takie spotkanie, powiedzmy, gdzie rozważają na temat przyszłości różnych produkcji, chociażby i ile zarabiają te produkcje i jak to wygląda ta przyszłość, no to dowiedzieliśmy się kilku szczegółów odnośnie Arcadia Chronicles. I wyobraźcie sobie, że jest closed beta planowana na trzeci kwartał 2025 roku, albo nawet i później, czyli od tego momentu właściwie 2 lata do closed bety. No i tam z czasem będzie się pojawiało więcej filmów na temat tej gry. I to, co jest też ciekawe, widzowie, no to pierwsze gameplay video, powiedzmy, miały pozytywną opinię od konsolowych userów, ale ja bym się nimi za bardzo nie przejmował, bo to wiadomo, że to są podgracze, którzy nie wiedzą nic o gierkach, tylko chcą się zrelaksować przy grach i niby za wiele ich nie interesuje. Natomiast jeśli chodzi o pecetowych userów, no to oni nie byli wspomnieni w ogóle. Czyli prawdopodobnie ten feedback był tam mniej pozytywny odnośnie graczy pecetowych. Co tam jeszcze, widzowie? Prawdopodobnie premiera Arcadia Chronicle zostanie przeniesiona na początek 2026 albo na lato 2026 roku, w zależności od tego, jak będzie wyglądała closed beta. To jest kolejna rzecz. Gra będzie buy to play, widzowie, i plany są na wyeliminowanie pay to win elementów. Zaskoczenie, co? Cześć, Konopias. Na wyeliminowanie pay to win elementów, jak to zwykle bywa w tych koreańskich MMORPG-ach, plany zawsze są. Natomiast monetyzacja zostanie dostosowana tak jakby do trendu globalnego. No ale trend globalny, widzowie, jest taki, że te gry są pay to win, więc pewnie się dopasują do tego. Co tam dalej, widzowie? Chcą, żeby Kakao Games chce, żeby ta gra... Chcą wykorzystać przede wszystkim swoje doświadczenie z live servicing, czyli z produkcjami, które są rodzajem live serwisu, czyli są po prostu, powiedzmy, MMORPG-ami, które są rozwijane. I chcą, wiecie, wypuszczać kolejny content, update'y i chcą, żeby gracze byli zaangażowani w tym Arcadia Chronicles. Natomiast chcą również, żeby... No, gra przynosiła ciągły dochód i być może się to wydarzy właśnie przez mikrotransakcje. To jest nieważne. I teraz tak, Arcadia Chronicles początkowo był zapowiedziany jako MMORPG, widzowie. Natomiast teraz będzie rozwijany jako so-called growth RPG market. Nie wiem, jak to rozumieć, przyznam szczerze, ale... Nie będzie zawierał walk realm kontra realm, czyli i bitew PvP, czyli zostaną wyeliminowane, widzowie, walki takie na większą skalę. Przypuszczam, że to wynika trochę z tego, że ten action combat tam się pokazywał i oni nie są w stanie to zoptymalizować pod action combat. Jeszcze na razie nie dysponujemy taką technologią, która by sobie z tym poradziła. Więc uznali, że usuwają. Large scale battles such as sieges and PvP elements have been drastically removed. Czyli usuwają wszelkiego rodzaju bitwy na dużą skalę, widzowie. I teraz tak. Gra będzie sympatyzowała z single player content, czyli z zawartością dla graczy solowych, widzowie. Do tego z jakimiś kooperacyjnymi misjami i strategicznym kombatem. Nie wiem, na co to się kształtuje w sumie. To może być faktycznie jak Genshin Impact, może jakaś instancjonówka. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, albo po prostu gra będzie miała bardzo dużo kontentu, który będzie pozwalał graczowi solowemu się rozwijać. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ciężko tutaj coś więcej powiedzieć, widzowie, natomiast raczej nie szukałbym tutaj następcy Arcadia po prostu, nie? Jedynki. Czy tam Arcadia Unchained później.
Będzie również coś takiego jak non-combat, czyli bez content bez walki, misje kooperacyjne i PvP będzie, ale dla gildii i dla party, czyli raczej taka mniejsza skala, widzowie. Nie wiem, przypuszczam, że właśnie jakieś 5 na 5, 10 na 10, może 20 na 20 maksymalnie. No ale czegoś takiego jak Throne Liberty raczej nie uświadczycie, nie? I teraz tak, widzowie. Boss Encounters, tak, czyli będą walki z bossami i będą wymagały kooperacji i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest jeszcze ciekawa tabelka, widzowie, z premierami, które tam gdzieś nadchodzą. Bo tu w większości to są chyba jakieś single playerówki, tak mi się wydaje. Ten Project C jest, to jest mobile plus PC, no. Project Q to jest MMORPG, ale to jest też mobile plus PC, to jest Korea. Trzeci kwartał 2025. Ares, Rise of Guardians, to też jest mobilka plus PC, to też będzie MMORPG globalna premiera. Czwarty kwartał 2025. Chrono Odyssey, widzowie, nie jest napisane, że to jest MMORPG, tylko jest napisane online action RPG. PC-ty, konsole. A to jest akurat dobry news, że to będzie na PC-tach i konsolach. Natomiast nie jest dobrym newsem to, że jest online action RPG, bo może się skończyć na tym, że tam tylko w sumie co-op jakiś będzie i to też będzie rodzaj jakiejś instancjonówki. No i Arcage Chronicle też jest podpisane jako online action RPG. Widzowie. I tu jest 2026 rok, globalna premiera. Dobry news, że pecety i konsole. I tyle. Także no, jest jak jest. Cześć Whiskers. A no tak. Set game. Writer shorts. Zmienili mi teraz, widzowie. Kurde. Zmienili mi teraz panel do obsługi. I nie mogę już zmieniać gierek. No, także tak. Widzowie, także tak. Widzowie, no póki co w ogóle nie czekam. Jak zobaczę jakieś gameplaye. I poznam troszkę więcej, jak ta gra ma wyglądać, na czym ma polegać progresja w tej grze, to może się zainteresuje. Ale zawsze, tak początkowo widzowie, jak jest zapowiedź koreańca albo azjatyckiego MMORPGa, to moje oczekiwania są 4 na 10 i tyle. Nie? Także tak to tutaj też wygląda.